Witam kolegów i koleżanki. W odpowiedzi na... Było dużo zapytań na temat mojej hodowli z tego pierwszego filmiku. Pokrótce powiem, jak ten sezon wypadł. Jeszcze nie jest zakończony, jeszcze zostały 3 loty. Ale ogólnie jest taki progres do przodu, to około 30%. Także wydolność gojemnika w granicach 60%. Z 37 zaczynałem lotować. Zostało teraz jest 32. Zgubiłem 5 gołąbków na 9 lotów. Także no jeden to tak się stracił 4-letni gołąb. Taki był lot z wiatrem. Gołębie miały ponad 2000. Około 200 było. Także podejrzewam, że coś się stało. No bo no i tak ogólnie rok taki nie za dobry i nie za zły. No tak to powiedzmy. Gołąbki siadały różnie i zaczynałem bić od 40 miejsca, ale kończyłem na 139 na 1200 gołębi. A były loty, gdzie od drugiego miejsca zacząłem bić. W 50 było około 8 gołąbków, także uważam, że mówię taki troszkę ten rok, maj był zimny, przewiewało te gołębie gdzieś bokiem, ale to nie ma usprawiedliwienia. Uważam, że no teraz czekam jeszcze na gołębie z Barcelony, ale mogę się nie doczekać. Konkurs trwa już od wczoraj. Wysłałem 2 gołębie, pierwszy raz chciałem spróbować. No i wczoraj miałem jeszcze lot 540 na lodowy, także ten lot był udany. Wsadziłem 10, 4 w konkursie, 15, 24 bicie, 28 i 59 na Osflandię, także uważam, że bardzo fajny lot. Gołąb pierwszy miał 1273 prędkość, także ładna, wow, fajny lot. No i co, chciałem jeszcze kolegom pokazać tutaj gołębie, które sprowadziłem w tym roku. Są to gołąbki od Josa, także jeden jest od Josa i Antonius Marcel, gołębie hodowca z Mar. Zostały mi te gołębie powierzone, także może pokażę hodowcom, tam były zapytania o te gołąbki, także pokażę. Tutaj są te samczyki. Gołąbki w tym roku sprowadzone do hodowli. Po tych grochowych to są jansenowskie gołębie, to jest 0,19 i tutaj jest z Junge Merksa. Ten czerwony to jest Red Bullens, czyli gołąb Jana Bullensa. Też linia marka De Coca. To jest gołąb do Antoniusa Marcela. No i te dwa siwe. No i ten stary to dziadek, to jest mój wiadomo. To jest gołąbek 11-letni. W tym roku tylko jedne młode wychowałem. Także kapitalny gołąb, ale było zapytanie o te gołąbki, żeby tam pokazać na filmiku, także tak wyglądają. To są gołębie, które były, trzy były tutaj na tym narodowym locie, dwa były na 360, no i dwa są na, gdzie są gładki zamknięte, dwa są na tej Barcelonie nieszczęśliwej, ale do siebie, że mówię, no lecą fajnie w tym roku, ale no mówię, ten maj był zimny, takie są troszeczkę, nie są nie było od początku tak bardzo rozkręcone, no ale mówię, no teraz już się sezon kończy, jeszcze 3 loty. Dzisiaj je rozłączam. To są młode z tego roku. No to jest właśnie po tym, to jest młody po tutaj, po tym czerwonym wychowanym, tym
starym dziadku też samiczka będzie, no ale bardzo fajne gołębie, nie są takie puchliwe. Dopiero jest odsadzona, także zobaczymy jak to są po szczepieniu. No jeszcze to tam było zapytanie, ja mam tak zrobioną podłogę, że coś tam jest po prostu różka i jest siatka. Te wiórki, ja nie sprzątam tego w ogóle cały sezon, dopiero przed lotami. Wymiatam, nasypuję świeżych i tak, żeby mi się tutaj nie pyliło. Sucho jest w gołębniku, nie mam, sprzątam raz w tygodniu. Jeszcze było tam zapytanie, też dużo było zapytań o karmienie. Ja karmię cały czas od początku do końca, jednakowo nie stymuluję żadnej tam formy gołębi ujmowej, żeby ujmować tam karmę. Ja po prostu karmię całą tą karmą. Tak to wygląda ta karma. Dla młodych jest karma grubsza. To jest tip-top też spalony. No tam było też zapytanie o te zioła i o te herbatki, no to mówię, to jest ta herbata spalony. Też bardzo fajny produkt. To są te zioła w brąchu. Jeżeli coś, tak one wyglądają. Mam kolegów w Polsce, którzy to stosują, są zadowoleni z tego. No mówię, te karmy używam, tylko tych karm nie staram się zmieniać karmy. Od poniedziałku, praktycznie od powrotu do momentu wkładania idzie ta sama karma, żeby po prostu tych gołębi nie ujmuję, ani nie wprowadzam jakichś diet, tam uważam, że to nie jest w ogóle gołębie potrzebne. To jest, mówię, to się już muszę nasypać znowu w pełne tej. I żona mi karmi gołąbki, zajmuje się, bo mnie nie ma nieraz 3 dni, także. No i gołębie też lecą, no. Wcale nie trzeba, jak to niektórzy tam uważają, że dużo poświęcać gołębiom. Po prostu gołębie też potrzebują trochę spokoju. Warunki muszą być też optymalne, stworzone dla gołębi. Nie wymuszam żadnych treningów. Na początku, wiadomo, te 2-3 loty pierwsze wywoziłem w środku tygodnia, żeby dwa razy, żeby po prostu złapały ten rytm, a później już. No te, które mają po prostu zdolności lotowe, lotowo-powrotowe, no to idą, te, które nie, no to niestety trzeba się pożegnać. I mówię, no nie wszystkie gołębie lecą, ale staram się tą hodowlę prowadzić w taki mówię, no humanitarny też sposób, nie likwiduję tak jak to niektórzy, że tam od razu już tu w Belgowie strasznie tą eliminację prowadzą już praktycznie w sezonie lotowym. Potrafią z 60 młodych zostawić 8, także to troszeczkę tak. To jest też IOS. Nie wiem, koledzy znają te gołębie, bo są w Polsce, tam się już może nie akurat nie z tej linii. To jest Black Ebanga. To jest inbred z tego gołąbka. Matka była najlepszym gołębiem Belgii w dalekim dystansie. A ze strony ojca jest zwycięzca narodowego Perpignan. Mam młode, a to zostawiam sobie te młode. Jednego dałem z jednych tych spieszek, dałem koledze tutaj. Gołąbki zdrowe. No na tym zakończę ten filmik. Czekam dalej na te gołąbki z Barcelony. Może coś dzisiaj w końcu, może dzisiaj chociaż z jeden siądzie.
jeszcze mówię, konkurs dalej trwa. Na Ostflandię, nie wiem, tam było około dopiero 113 gołębi. Także mówię, no 500 chyba coś było do konkursu na Ostflandię. Ogólnie poszło 7000 z Belgii. No wiadomo, ta Barcelona to jest lot wymagający. Spróbowałem, zobaczymy jak to wyjdzie. Wybrałem 3-letnie gołębie, 2. No ale... No mówię tak... Te gołąbki już mówię, jeszcze 3 loty i sezon będzie, zobaczymy jak to wypadnie w lotnikach. Mówię, z tej jednej 360 leciały wszystkie gołębie 9 lotów, 360 km. Dawałem tylko roczne, także mówię po 8. 14, 8, 10 było w konkursie. Także uważam, że te roczne gąbki w tym roku do poprzedniego lecą lepiej. Także będzie materiał na przyszły rok jako dwuletnie. Dziękuję kolegom, pozdrawiam, dobry lot.